Pragnę powitać serdecznie przedstawicieli poszczególnych wspólnot i organizacji tworzących naszą parafialną rodzinę. Cieszę się ogromnie, iż w ten dzień gromadzimy się, aby Bogu złożyć dziękczynienie za dar wolnej ojczyzny, której to wolność kosztowała pokolenia Polaków życie i ofiarę, jaką oni złożyli na ołtarzu ojczyzny. Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, potrzeba szczególnej wrażliwości serca, aby pod tymi ubogimi znakami odkryć zbawczą, udzielającą się moc Boga. Boga, który oddając swoje życie wyzwala nas z tajemnicy grzechu, śmierci i szatana. Przenosi nas z królestwa ciemności do królestwa światła, z niewoli do wolności. I ta dynamika przechodzenia z niewoli do wolności jest najpełniej dostępna w Eucharystii, kiedy to On w naszym imieniu, biorąc na siebie tajemnicę naszej nieprawości, oddaje się Ojcu i stajemy się w Nim wolnymi dziećmi Bożymi. Dlatego każdy z nas może wołać Abba, Ojcze. I to jest źródło naszej wolności. Tutaj człowiek najpełniej czuje się wolny. Nasz wielki święty Jan Paweł II, któremu to zadedykowana jest nasza polska sobotnia szkoła, mówił, pisząc swoją pierwszą encyklikę Redemptor Hominis, Odkupiciel Człowieka, że człowiek nie może zrozumieć siebie do końca bez Chrystusa. A zatem, jeżeli przeżywasz w swoim życiu zmagania i nie potrafisz ich nazwać, to znaczy, że jeszcze twoje serce nie otworzyło się do końca na zbawczą obecność Boga, który wypowiada twoje imię z miłością i czułością. Tutaj jest twoja wolność najpełniejsza i w największym wymiarze dostępna. Tutaj jest twoja wolność. Tutaj się rodzą zręby duchowego człowieka, wolnego duchowego człowieka. Dlatego każde negowanie Boga jest tak naprawdę negowaniem niezbywalnej wolności, która jest darem Boga złożonym w istnienie każdego człowieka. Dzisiejsza liturgia słowa, a w szczególności jej akord najistotniejszy, Ewangelia, niesie nam słowa Jezusa, który zapowiada o ucisku, o znakach dokonujących się na niebie i na ziemi. Jezus zapowiada paruzję. Jest to termin pochodzenia greckiego, oznaczający powtórne przyjście. Kiedy zaczną dziać się te znaki, to ja przyjdę. Jednak nikt nie zna godziny, ani dnia, ani aniołowie, ani Syn Człowieczy, tylko Ojciec w niebie. Czy zatem Jezus, mówiąc te słowa, pragnie nas nastraszyć, pragnie, abyśmy popadli w niewolę strachu? Nic bardziej mylnego. On pragnie tylko twoje i moje serce wyczulić na to, iż nasze życie ma swoją niezbywalną wartość. W nim najpełniej się realizującą. I w nim najpełniej to życie doświadcza wolności. Bo cóż nam po zewnętrznej wolności, po tej wolności, która jest strzeżona granicami państwowymi, jeżeli człowiek jest wewnętrznie niewolnikiem? Przecież ile mamy przykładów, chociażby tej naszej przebogatej historii naznaczonej krwią i zmaganiem o wolność, kiedy nie było przez 123 lata bytu państwowego, a jednak ludzie czuli się wewnętrznie wolni, odkrywali swoją tożsamość,
byli wolnymi ludźmi, mimo że zewnętrznie takowej wolności nie posiadali. Tylko wolny człowiek może walczyć o wolność. Niewolnik zapragnie zawsze zostać w niewoli. I ciekawe słowa wypowiedział Jan Paweł II. Chciałbym je dzisiaj ci przytoczyć. Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego. Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Nie czujesz tego w swojej codzienności? Kiedy zmagasz się ze słabościami, z grzechem, nie doświadczasz tego, iż wolność na nowo trzeba zdobywać, że nie można jej posiadać, ale wciąż ją trzeba tworzyć i w swoim życiu walczyć o nią, aby być wolnym dzieckiem Bożym i wołać Abba, Ojcze. Nie doświadczały tego pokolenia Polaków, kiedy to życie swoje oddawali, abyśmy my dzisiaj mogli świętować rocznicę 103 lata wolnej Polski. Zobacz, jaki dar. Czy kochasz swoją wolność? Najpierw tę wewnętrzną. Czy jesteś w stanie dla niej zawalczyć, opierając się grzechowi? Czy raczej pokochałeś niewolę? A jeżeli starasz się walczyć o wolność w swoim życiu, to jestem przekonany, że twoje serce bije Polską. Że twoje serce bije tym niezwykłym krajem, naznaczonym cierpieniem, ogromem wiary i wydającym wciąż nieustannie wielkich Polaków, którzy jak sztandar niosą na swoim istnieniu słowo wolność i Polska. Nie takim był Jan Paweł II, kiedy na rozpoczęcie pontyfikatu wołał do udręczonych narodów: nie bójcie się otworzyć na oścież drzwi waszych serc Chrystusowi. Cóż to oznaczało? Nie bądź w niewoli. Nie chciej pozostawać w niewoli, ale otwórz serce swoje na tego, który jest wolnością, który przynosi ci wolność najgłębszą, najistotniejszą, bo przenoszącą cię w krainę nieba. William Buckley to szkocki teolog, który opowiedział taką anegdotę. Otóż przed Lucyfera w piekle, przed Lucyferem stawiają się trzej szatani, złe duchy, które mają być wysłane na ziemię, aby kusić ludzi. Przychodzi pierwszy i pyta Lucyfer, jak ty będziesz ich kusił? Ja będę przekonywał ludzi, że nie ma Boga. On mówi, dobrze. Przychodzi drugi, a ja będę przekonywał ludzi, że nie ma piekła. I przychodzi trzeci, a ty? A ja będę ich przekonywał, że nie muszą się tak spieszyć z nawróceniem, że mają czas. I Lucyfer mówi, ty najwięcej pozyskasz ludzi. Mają czas. My zawsze odkładamy naszą walkę o wolność wewnętrzną, współpracę z łaską nawrócenia na przysłowiowy poniedziałek, tak jak wszystkie najpiękniej pracujące diety. Od poniedziałku, bo dzisiaj jeszcze jest imprezka. Od poniedziałku, czyli nigdy. I o to chodzi, żeby podjąć tę współpracę z łaską, która jest ci dzisiaj dawana. Dlaczego? Dlatego, że w oczach Bożych
Jesteś niepowtarzalnym dzieckiem Bożym, ukochanym, wartym oddania życia. I to Jezus potwierdza za każdym razem, kiedy jest celebrowana Eucharystia. Wypowiada wobec Ciebie słowo: kocham Cię. I dlatego, abyś Ty był wolny, ja życie swoje za Ciebie oddaję. Dynamika Eucharystii. Dynamika Bożej miłości. I tak naprawdę dynamika i historia naszego polskiego narodu. Niech więc ta dzisiejsza uroczystość, w której to dziękujemy Bogu za 103 lata wolnej ojczyzny, nie będzie tylko zewnętrznym doświadczeniem, estetycznym doświadczeniem tego, iż mamy wolną Polskę. Ale niech zapadnie w naszych sercach, abyśmy my, tak jak poprzednie pokolenia, walczyły o tą zewnętrzną wolność, abyśmy my dzisiaj, będąc wolnymi, nie będącymi pod żadną okupacją, starali się o wolność wewnętrzną. A wtedy to, co jest w nas najpiękniejsze, zakwitnie wielkim darem dla ojczyzny, wielkim darem dla ojczyzny, wielkim darem wartości. Amen. Przygotował do poświęcenia swój sztandar, dlatego prośmy Boga Wszechmogącego o błogosławieństwo dla tego sztandaru. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, pobłogosław ten sztandar, a w szczególności tych wszystkich, którzy tworzą Kongres Polonii Amerykańskiej. Niech ich służba dobru dokonuje się na Twoją chwałę. Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Na pełni tego sztandaru składam serdeczne podziękowania. Dziękuję Wam za obecność. Dziękuję też polskiej szkole, która za moment przedstawi nam inscenizację niezwykle interesującą. I tutaj pani Irenie Mariotti chcę podziękować, naszej nauczycielce z polskiej szkoły sobotniej, za przygotowanie tej inscenizacji. I proszę, żeby nikt z kościółka nie wyszedł, tylko został na tej inscenizacji. Naprawdę warto. I żebyście docenili pracę młodzieży, ale warto zobaczyć, co się kryje za tymi słowami, jaka wartość wolnej ojczyzny. Dziś wszyscy 103. rocznicę odzyskania niepodległości Polski. 103 lata temu, 11 listopada 1918 roku, kraj nasz z niewoli się wyzwolił. Niech dzień tak ważny, przez szacunek dla przeszłości, będzie na zawsze dniem niepodległości. Do hymnu. Thank you.
Niepodległa Polska, wolny kraj. Boże, na zawsze tej wolności nam daj. Niepodległość od 100 lat zaledwie mamy. Czy należycie ją doceniamy? 3 zabory i zaborców 3 ojczyzny. Zostawiły niegojące się blizny. 123 lata niewoli trudnej. I tyleż lat walk o wolność żmudnej. Tych wielkich i tych bezimiennych. Bohaterów walk nieugiętych, tych podtrzymujących język, kulturę, religię, było tak wielu, którzy za wielką sprawę walczyli i ginęli. Wolność Polski, zdobyta i wywalczona, niechaj lśni blaskiem jak królewska korona. Listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli rosyjsko-niemiecko-austriackiej. Po zrabowaniu naszych ziem Polskę wymazano z mapy Europy. Dzielnie walczący żołnierze polscy na różnych frontach Polski i świata, a ostatecznie bohaterskich, przynoszą upragnioną wolność narodowi polskiemu. Nastał Dzień Wolności, tak długo czekany. Dzisiaj Polska nasza rzuciła kajdany. Dzisiaj nad ojczyzną blask naszej polskości. W godle orzeł biały, znak niepodległości. Przez wiele lat Polsko znosiłaś cierpienia. Dzisiaj się spełniły Polaków marzenia. Już zawisła flaga, symbol tej radości. Niech znów zaistnieje znak naszej wolności. Dzisiaj wróg wykazał swój upadek, niemoc. Polska zwyciężyła, pokonała przemoc. Dzisiaj Dzień Wolności w naszym kraju nastał. Okowów niewoli cały naród powstał. Tyle krwi przelano o Twoją wolność polską, Twoja niepodległość wywalczyło wojsko. Oto ułani, ułani, sami wybierani, na wojen codziennie rozkaz wykonali. Pieśni polskich strzelców dziś ponownie płyną. Czyny tych wojaków nigdy nie zaginą. Wódz Józef Piłsudski na czele drużyny wyniósł kraj na nowo wolności wyżyny. Dzisiaj hołd mu składa polski naród cały. Za ten dzień zwycięstwa, potęgi i chwały. Ojców naszych ziemio święta, ziemio wielkich snód i czynów, Tyś na wskros jest przeniknięta krwią ofiarną Twoich synów. Niechaj nie powrócą te lata niewoli. Mamy wolną Polskę. Sam Bóg i naród ją wyzwolił. Dziś ojczyzna wolna nękana latami. Byśmy to cenili, o tym pamiętali. Pobłogosław Panie nam ojczyznę całą, aby wolności i pokoju nigdy nam nie brakowało. Powstańmy.
Dziś, w 103. rocznicę niepodległości Polski, stańmy do uroczystego apelu, aby oddać hołd bohaterom walk o niepodległość. Oddajmy im cześć! Kostynierzy walczący u boku Tadeusza Kościuszki, pod Racławicami i Maciejowicami, lud Warszawy razem z Janem Klińskim na czele. Wzywamy was do apelu. Legioniści Legionów Henryka Dąbrowskiego, walczący we Włoszech i opiewanych w hymnie polskim. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Wzywamy was do apelu. Powstańcy Powstania Listopadowego z Piotrem Wysockim na czele, walczący pod Olszynką, Grochowską, Ostrołęką. Wzywamy was do apelu. Generale Józefie Sowiński, obrońco Woli, który wysadził się w powietrze z Raszczancem, wzywamy was do apelu. Żołnierze walczący w Europie podczas Wiosny Ludów, generale Józefie Bem, poległy na Węgrzech. Wzywamy was do apelu. Bohaterowie walk za wolność waszą i naszą, w Europie i w świecie. Wzywamy was do apelu. Powstańcy Powstania Styczniowego, walczący z Moskalami pod Stoczkiem, Ignacewem. Wszyscy katowani i zsyłani na Syberię. Wzywamy was do apelu. Marszałku Józefie Piłsudski, dowódco Legionów Polskich i twórco Państwa Polskiego, odrodzonego po 123 latach niewoli, żołnierze walczące w I wojnie światowej o niepodległość Polski. Wzywamy was do apelu. Wszyscy żołnierze i powstańcy, katowani i zabijani o wolność i niepodległość Polski w całej naszej historii. Cześć i pamięci! Krzyżackim płaszczem chciano cię zakryć. Na Częstochowę szedł Turek i Szwed. Niemiec założyć chciał nam kajdany, a Rosja brała, co chciała mieć. Jakże ci wdzięczny jestem, ojczyzno, że się nie dałaś, choć kąsał cię wróg. Krwią cię znaczono, gdy batem nas bito. Wielu poległo braci i sióstr. My tylko wolnej ojczyzny chcemy, tej najpiękniejszej wśród pól i łąk. Tą niepodległość bronić będziemy, byś polskim chlebem karmiła nas wciąż. Przepędziliśmy wrogów z ojczyzny, w dzwonach rozbrzmiewa wolność i ton. Z nami nadzieja na jasnej górze, w koronie orzeł pręży swą moc. Nikt już nie będzie się znęcał nad nami, ojczyzny naszej skazywał na rzeź. Boś ty jest Polską z wszelkimi dobrami, kto chce cię nękać, niech idzie precz. Dzień dobry, nazywam się Irena Marionki, jestem nauczycielem Szkoły Polskiej imienia Pana Pawła II w Phoenix i uczniowie klasy pierwszej i drugiej licealnej przedstawili naszą Akademię z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości Polski.
dziękujemy bardzo uczniom, dziękujemy bardzo rodzicom, jak również naszym tutaj proboszczowi, siostrom i wszystkim, którzy nas oglądali. Dziękuję. Dzień dobry, mam na imię Natalia Piątek, jestem uczniem świętego Jana Pawła II Polskiej Szkoły i to jest chyba już 9 raz, który przedstawiam 11 listopada. Dzień dobry, ja się nazywam Adam Biertek, jestem uczniem 1 liceum w Polskiej Szkole i przedstawiłem żołnierza, co wzywa do apelu. I pierwszy raz grałem w Akademii 11 listopada, ale już nie raz w Akademii. Dzień dobry, mam na imię Ania Piątek, gram Wolność. Jestem uczniem Jana Pawła II, Szkoła Jana Pawła II i jestem w klasie 7. Mam na imię Adrian. To mi pierwszy raz w tej Akademii 11 listopada. Jestem uczniem pierwszej klasy ELO w Polskiej Szkole. Dzień dobry, mam na imię Weronika Osowiecki. Byłam sanitariuszką w Akademii 11 listopada. Jestem w drugiej liceum i to jest mój chyba 4 rok, jak robię Akademię. Dzień dobry, mam na imię Aleksander Piątek. Jestem uczniem 8 klasy, Jana Pawła II. I grałam Kościuszko. Moje imię jest Piotr Jadura. Jestem uczniem 1 liceum Polskiej Szkoły i grałam Piotr Wysocki. Mam na imię Wiktor. Jestem w 1 liceum. To pierwszy raz występuję. Ja jestem żołnierzem. Mam na imię Jędrek Walkosz. Gram Piłsudski. Chyba 6 raz. Dziękuję. Mam na imię Marek Wojno. Idę do Jana Pawła II Szkoły. Grałam żołnierz w tej akademii i chyba robię akademię już 6 lat. Brawo dla ciebie!